Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Dąbrowska i reprezentuję dom maklerski Deep Broker. Przyjechałam do Państwa z Portugalii, ze słonecznej Lizbony. To stamtąd działamy zdalnie. Natomiast w Polsce pozyskujemy klientów z bardzo dużym sukcesem od ponad 12 lat. Pracuję także w Deep Broker, właśnie ponad 12 lat. Pozyskujemy z sukcesem, tak jak ja to mówię, ponieważ mamy ofertę, którą praktycznie nie mają inni brokerzy. Posiadamy ofertę na rynki globalne, wszystkie giełdy świata i praktycznie wszystkie instrumenty. Dobrze, tematem dzisiejszego spotkania jest złoto i alternatywy inwestowane zgodnie z trendem. To zaczynamy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowane związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zacznijmy od tego, czemu, dlaczego w ogóle musimy inwestować. Tutaj użyłam celowo słowa musimy, ponieważ system monetarny jest zbudowany tak, iż inflacja jest już wbudowana w system czyli Bank centralny nieustannie dodrukowuje pieniądze, tym samym osłabiając siłę waluty, danej waluty, tak? I tak, tak na przykład dla przykładu w roku 1910 100 dolarów amerykańskich posiada obecnie siłę nabywczą jedynie 3 dolarów. Czyli widzimy, iż siła nabywcza spadła 97%, co jest naprawdę bardzo dużo i co zmusza po prostu nas wszystkich do inwestowania. A temat jest na tyle aktualny, iż wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż inflacja jest absolutnie w rekordowych poziomach. Ja tutaj, cokolwiek mówię, mówię zawsze o Stanach Zjednoczonych. Generalnie analizuję rynek amerykański, dlatego iż to Ameryka nadaje ton i to, co się dzieje na innych giełdach, także to, co się dzieje w Stanach, później odbija się echem na innych giełdach świata. I tak, szczyt inflacji w Stanach mieliśmy na wysokości 9% i było to w czerwcu. Od tego czasu inflacja spadła i aktualnie znajduje się na poziomach 5%. Bank centralny, żeby Odpowiada na taką inflację, podnosząc stopy procentowe. I tak aktualnie stopy procentowe podniósł do wysokości 4,6%. Ale czy my mamy dostęp do inwestycji, które są oprocentowane 4% w dolarach? Spójrzmy, jak to wygląda w bankach. W bankach, mówię tutaj właśnie o dolarach, nie o złotówkach, oprocentowanie na 12 miesięcy, jak widzimy tutaj z bankiera ranking, wynosi 0,5%. Czyli jest duże, duże okno, duża różnica 4,6 a 0,5 w skali roku. Także tutaj mam dla Państwa propozycję, którą już jest jakby daje powód do tego, aby Otworzyć konto maklerskie i uzyskać dostęp do właśnie wszystkich instrumentów i na przykład do najprostszego, najbardziej podstawowego instrumentu finansowego, jakim są bony skarbowe. Bony skarbowe, po angielsku T-bills, są to instrumenty uważane jako instrumenty wolne od ryzyka. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak brak ryzyka, natomiast to jest najbliżej temu instrumentowi. Jest chociażby ryzyko utracenia innych korzyści, czyli gdzieś moglibyśmy zarobić więcej. To też jest swoistego rodzaju ryzyko. Natomiast tak wysokie oprocentowanie bonów skarbowych w Stanach zaowocowało tym, iż widzimy aktualnie, iż rekordowa ilość gotówki odpływa aktualnie właśnie do rynku pieniężnego. Czyli przez ostatnie dekady naprawdę nie opłacało się ani trzymać pieniędzy na lokatach, ani inwestować w bony skarbowe, bo procentowanie było zerowe. Natomiast teraz po raz pierwszy 4% to już jest tutaj z czym zawalczyć i że tak powiem kapitał odpływa właśnie do rynku pieniężnego. Można uzyskać w Deep Broker dostęp do takich instrumentów, chociażby jak na bony skarbowe amerykańskie i mieć dostęp właśnie do tego oprocentowania 4,6 dla dolarów poprzez ETF-y. Takim jednym z ETF-ów jest ETF o tickerze BIL, właśnie on jest na dolary amerykańskie lub odpowiednik w euro, co oprocentowanie w euro jest niższe niż w dolarach, w euro jest to oprocentowanie w skali roku 2,6. Oczywiście na dziś, na teraz, patrząc do przodu na 12 miesięcy, jeśli oprocentowanie ulegnie zmianie, oprocentowanie ulegnie zmianie odpowiednio. No ale gdzie rentowność ponad bony skarbowe bo bony skarbowe to inaczej też można powiedzieć gotówka praktycznie jeśli chcemy uzyskać lepsze stopy zwrotu to musimy skierować się po inne instrumenty i tak takimi instrumentami będą obligacje akcje metale szlachetne i najnowsze y, klasy aktywów y, kryptowaluty. Tutaj wszystkie instrumenty, które przedstawiłam na liście, są to instrumenty bez dźwigni finansowej, czyli inwestujemy po prostu swoją gotówkę, y, którą mamy y, i nie używamy dźwigni y, finansowej. To zaczynamy. Pierwsze y, obligacje. Obligacje stanowią tradycyjnie jakiś procent portfela. Przyjmuje się, iż stabilizują y, portfel. Natomiast y, na skutek podwyżki stuprocentowych w zeszłym roku obligacje bardzo straciły na wartości i portfel tak zwany portfel 60 40 także bardzo ucierpiał. Czym jest portfel 60 40? Jest to bardzo, tradycyjny, bardzo tradycyjna inwestycja, która zakłada bardzo prostą strategię. 60% Pieniędzy w akcje, 40% w obligacje. I tak prosta strategia, jak tutaj widzimy od roku 1977, praktycznie w każdym roku przyniosła zyski. Tylko w dziewięciu przypadkach rok stosowania takiej strategii zamknął się na stracie, i z taką stratą mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Jedna z najwyższych, wyższa tylko była strata w 2008 roku. Dlaczego się tak stało? Właśnie, bo to jest ta odwrotna korelacja rentowności do obligacji. Na górze wykres TLT, jest to benchmark dla amerykańskich obligacji, i wykres ten od szczytu 2020 stracił na wartości do dołka aż 47%, co jest niespotykane, bo mówimy tutaj o obligacjach, instrumencie, który z reguły ma bardzo niską zmienność, a na skutek tak rekordowej inflacji i tak dużego podwyższenia stóp procentowych bardzo uciepiały także obligacje. Natomiast szacowania ekspertów są takie, iż jeśli chodzi o rynek amerykański Fed, na przykład amerykański bank centralny Fedowi, kończy się możliwość podwyższania w nieskończoność 100% i oczekuje się, iż raz, inflacja zaczyna wyhamowywać, czyli oczekuje się, iż po prostu nie będzie takiej potrzeby, a nawet jeśli, jeśli by była to no nie można w nieskończoność Fed nie może w nieskończoność podwyższać stóp procentowych więc szacowana jest iż Fed zaprzestanie podwyżki stóp procentowych a to zaowocuje tym iż obligacje po prostu będą miały swój czas wzrostów i odreagowania po tak gwałtownych spadkach przed nami wykres, właśnie TLT, czyli swoistego benchmarku dla rynku obligacji. Jest to 20-letnie amerykańskie obligacje. Tutaj widzimy dodatkowo wykres, wykres od Dołka z ostatniego kwartału zeszłego roku. Już ten ETF odrobił część tych spadków i widzimy wzrost od Dołka. Prawie 20%, czyli 19% wzrostów, i tutaj widzimy od grudnia, stycznia ten rok zamknięty jest w takiej korekcie, ruch boczny. Bardzo prawdopodobne jest to, jeśli stopy procentowe przehamują, i Fed niedługo przynajmniej zatrzyma podwyżkę, a jeśli zacznie obniżać to, to dodatkowo. Iż y, 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 będziemy kontynu widzieć kontynuację tego ruchu wzrostowego. Tutaj pierw musi zostać pokonana linia oporu, ale jeśli tak się stanie, to będzie można liczyć na wzrosty dla obligacji w tym momencie. Czyli tak mniej więcej wygląda sytuacja dla obligacji. Akcje. Y, akcje są instrumentem no, bardzo popularnym, y, podstawowym, jeśli myślimy o giełdzie. Przyjęte jest, iż akcje są bardzo ryzykowne, ale tak naprawdę w długim okresie czasu to najbardziej ryzykowne jest trzymanie gotówki, ponieważ to gotówka, tak jak wspominałam na początku, najbardziej traci na wartości, jeśli nie jest zainwestowana, po prostu na skutek inflacji. Ale jeśli ktoś by chciał inwestować w akcje, to jak? jak? Jak może to zrobić? Generalnie może to zrobić za dwa sposoby. Albo skupić się na wyborze pojedynczych akcji, albo funduszu akcji. Jeśli pojedyncze akcje, to ryzyko i potencjalne stopy zwrotu są proporcjonalne, czyli im większe ryzyko, tym akceptujemy, im większe chcemy mieć stopy zwrotu, tym akceptujemy jednocześnie większe ryzyko. I tak na przykład Tesla. Od dołka w 2020, akcje Tesli zyskały aż 1400%. Natomiast jeśli byśmy zainwestowali w akcję Tesla nie w dołku 2020, tylko na szczycie już po wzrostach, no to byśmy doświadczyli straty minus 76%. Czyli takie jest generalnie y, ryzyko, jeśli inwestuje się w pojedyncze akcje. Natomiast jeśli myślimy o inwestycji w długim terminie i po prostu zainwestowania kapitału bez jakichś y, spekulacji, dobrym rozwiązaniem może być po prostu fundusz, tak? Fundusz ETF. Fundusz ETF jest to średnia, czyli fundusz skupuje cały koszyk obligacji. I tak na przykład prezentowany tutaj ETF, oj, przepraszam, SPY jest funduszem, który naśladuje całą giełdę amerykańską. Czyli są dwa wykresy, prawie nie widać, to są dwa wykresy nałożone na, sie, na siebie. Jeden indeks SP500, czyli indeks amerykański. I na niego nałożony fundusz ETF na rynek amerykański. To są fundusz śledzi jak lustro wyniki giełdy amerykańskiej. Czyli jest to, jest to jakaś propozycja dla bardziej spokojnych inwestycji w długim terminie. Za ten sam okres w porównaniu do Tesli ten ETF zyskał 120%, a stracił 27% za ten sam okres. Oczywiście są także inne ETF-y do wyboru, nie tylko na szeroki rynek amerykański, ale także chociażby dla przykładu ETF na akcje dywidendowe czy ETF na energię słoneczną. Generalnie energia słoneczna to jest podobnie jak fundusze i akcje technologiczne. W ostatnim czasie odnotowały olbrzymią korektę na skutek właśnie podwyższania stóp procentowych. Także znajdują się też w ciekawych być może momentach. Oczywiście nikt nie wie, gdzie jest dołek, ale gdzieś tam wyceny są dużo atrakcyjniejsze niż były jeszcze przed chwilą. Tutaj wyniki historyczne dla porównania kilku klas aktywów i widzimy od jeszcze przed krachem z 2008, czyli z końcówka 2007 do teraz. Najlepsze wyniki odnotowały akcje y, i to akcje właśnie technologiczne. Y, za pomocą y, tutaj jest mierzony fundusz QQQ, czyli który naśladuje indeks akcji technologicznych NASDAQ. Y, na drugim miejscu y, giełda amerykańska SP500, GLD, czyli Złoto i. TLT, czyli obligacje. Czyli widzimy, iż to akcje i to akcje technologiczne były królem ostatniej dekady. Natomiast jeśli zmierzymy wyniki sprzed COVID-em, końcówka 2019 do teraz, to widzimy, iż i złoto, i akcje, szeroki rynek amerykański, gdzieś tam już zaczyna, złoto zaczyna gonić akcje, tak można tak powiedzieć, to... Tutaj te wyniki zaczynają być bardzo blisko siebie. To, iż złoto zaczyna gonić akcji, widzimy w czystych wynikach, ale także widzimy za pomocą innego przykładu. Jest to taki makro wskaźnik. Wykres Dow Jones do Gold to jest relacja i generalnie, gdy widzimy wzrosty na tym, na tym wykresie. To oznacza, iż to akcje przynoszą lepsze wyniki, akcje amerykańskie przynoszą lepsze wyniki, aniżeli złoto. I na odwrót, jeśli ten wykres notuje spadki, to to złoto jest miejscem, gdzie inwestycje przynoszą większe stopy zwrotu. A od czasu 2020, od czasu pandemii COVID mamy sytuację, iż. Nawet pod względem analizy technicznej widzimy, iż ten trend dla akcji amerykańskich został przełamany i, i bardziej prawdopodobne jest to, iż złoto będzie teraz powoli przynosić większe stopy zwroty niż akcje amerykańskie. To jest, to jest względem. Jedno względem drugiego. To nie znaczy, że akcje będą tracić i że będzie krach. Po prostu jedne aktywo będzie lepsze przynosić zwroty niż, niż drugie. I tak? Przeszliśmy płynnie do złota. Złoto, złoto szczególnie teraz jakby generalnie, jeśli za chwilkę zobaczymy na wykresie, znajduje się na szczytach wszechczasu, ale także pod względem analizy fundamentalnej złoto znajduje się w takim momencie, iż może zacząć błyszczeć. Tak? Czyli mamy do czynienia z rekordową inflacją. Powoli kończą się możliwość podwyższania stóp procentowych dla banków centralnych. Sytuacja geopolityczna to i recesja, która praktycznie już mamy, może nieoficjalnie, ale generalnie ona już jest. Długoterminowy trend wzrostowy dla złota. Zobaczmy. Od lat 2000-2001 złoto zyskało na wartości 640%. Natomiast szczyt został osiągnięty w 2011, i później mieliśmy bardzo długą, trwającą korektę tego ruchu wzrostowego, ruch boczny, korekta, i dopiero teraz gdzieś złoto testuje ten szczyt wszechczasów. Generalnie cały ten czas, cała ta formacja, którą tutaj widzimy, wygląda na formację, jak to się mówi z analizy technicznej, formację filiżanki. Czyli potencjalnie formację prowzrostową. Tutaj widzimy filiżankę i ucho, tak? I jeśli teraz zaobserwujemy, iż złoto zamknie się powyżej tego poziomu oporu, można oczekiwać po prostu kontynuacji ruchu wzrostowego po tak długiej istniejącej konsolidacji. Także jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, jeśli chodzi o złoto. Tutaj też, jeśli chodzi o inwestycje z dźwignią, to bardziej ryzykowne, bo na przykład mimo że jesteśmy tak blisko, to nie można wykluczyć korekty przez najbliższe tygodnie, tak? Bo złoto ostatnio już było już bardzo blisko przełamania tych kluczowych poziomów, ale jednakże tego nie zrobiło. Czyli zwrasta prawdopodobieństwo, iż być może cena się cofnie, nabierze rozpędu i dopiero pójdziemy do góry. Ale dla inwestorów długoterminowych, inwestujących bez dźwigni, to jest praktycznie bez znaczenia. To ma większe znaczenie dla kogoś, kto by chciał uzyskać ekspozycję za pomocą kontraktów czy CFD, które mają dźwignię. I tak, jak uzyskać ekspozycję na złoto na, na koncie maklerskim na platformie, bo, bo też możemy sobie dodawać inne instrumenty. Złoto bardzo często kojarzone jest ze złotem fizycznym, natomiast szczególnie teraz, gdy po tych latach konsolidacji dochodzimy do punktu, iż jest prawdopodobne, iż złoto dołączy, będzie ponownie w swoim trendzie wzrostowym, można wykorzystywać dodatkowo instrumenty finansowe i mamy ich bez liku. Mamy kontrakty CFD na złoto, mamy forex, futures, opcje, akcje. Jeśli na platformie byśmy zawięzili wyniki wyszukiwania, na przykład złoto, ETF i walutę, to uzyskamy widok dostępnych ETF-ów. Tutaj mamy, mamy naprawdę wszystko, czyli mamy GLD, to jest największy fundusz świata złota, który posiada złoto w postaci fizycznej mamy GDX jest to największy fundusz, który posiada akcje kopalni złota. Tutaj przestrzegam zawsze przed ETF-ami, które posiadają swoje swojej nazwie bull, bir, czy razy 2, razy 3, leverage, inverse. To są wszystko takie słowa klucze, które mówią nam, iż jest to ETF złożony. Czyli razy 2, razy 3 to jest taka delikatna dźwignia. To są wyniki po prostu razy 2, razy 3 to co robi złoto. Inverse to jest odwrócony. Czyli zarabia, gdy złoto notuje spadki. Także uwaga na ETF-y złożone. Można też zmienić walutę i posiadamy szereg ETF-ów, które dodatkowo są też w innej walucie, tak? czyli wtedy mamy ekspozycję i w złoto, i na przykład we franki. Także możliwości jest bardzo wiele. Mamy w końcu akcję kopalnie złota, czyli equity, akcje. I tutaj mamy szereg akcji kanadyjskich, ale i nie tylko. Także mamy bardzo, bardzo bogatą ofertę. Srebro. Srebro także mamy bardzo bogatą ofertę i w ogóle nie tylko. Mamy złoto, srebro, platynę, palladium, miedź. Także do wyboru jest szereg instrumentów i można inwestować w metale szlachetne także i w taki sposób. Na koniec ostatnia klasa aktywów, kryptowaluty i Bitcoin. Jest to najmłodsza klasa aktywów generalnie, tak? Jak doskonale państwo wiedzą, przypomnijmy sobie czemu ona zyskuje tak bardzo na popularności. Ma wiele atutów wspólnych z metalami szlachetnym, ze złotem. Jest to forma przechowywania wartości. Nie można dodrukować bitcoina. Jest to niejako swojego rodzaju wyjście poza system bankowy. I atut, którego złoto nie ma, bardzo łatwy transfer. Bitcoin odstrasza wielu ze względu na swoją ogromną zmienność. To fakt zmienność na wszystkim, co jest nowością. Charakteryzuje jest związany z dużym ryzykiem i także z dużą, z dużą zmiennością. Natomiast, mimo wszystko, ostatnia dekada udowodniła to, iż bitcoin i kryptowaluty uzyskują coraz większą akceptację, tak? czyli widzimy akceptację także w kręgach finansowych. Zostały stworzone szereg funduszy ETF. Także widzimy, jest futures na giełdzie amerykańskiej, kontrakty futures, czyli widzimy, Mimo zmienności akceptacja jest coraz większa. Ale jeśli włączymy wykres Bitcoina, tu jest widok ceny od 2012 rok do teraz, to naprawdę można się przestraszyć. Można pomyśleć, że to jakaś bańka spekulacyjna i to już w ogóle krach i, i, i po Bitcoinie. Od szczytu wszechczasów dla Bitcoina widzimy stratę minus 76%. I, I tak właśnie wygląda wykres. Ale... To jest wykres tradycyjny. Jeśli zmienimy wykres na wykres logarytmiczny, wykres tego samego aktywa za, te same, za ten sam okres wygląda kompletnie kompletnie inaczej. Także zaznaczyłam ten ostatni spadek minus 76%. Prawie go nie widać. Dzieje się tak, ponieważ jest to wykres logarytmiczny, czyli zmiana cen na Bitcoinie są tak ogromne, że musielibyśmy mieć bardzo duży wykres, żeby to. Objąć, żeby równocześnie zobrazować proporcje tego wszystkiego, tak? Wystarczy powiedzieć tylko, że w, dwa, w roku 2017 Bitcoin był, czyli już bardzo wysoko tutaj w wykresie, notował cenę 1000 dolarów. Także tutaj te... Te proporcje bardzo dobrze można analizować tego typu wykres, czy w ogóle wykresy długoterminowe, a szczególnie bitcoina, na wykresie logarytmicznym, aby to odpowiednio zobaczyć. Czyli widzimy za pomocą tego wykresu iż popularność rośnie, cena rośnie i trend jest gdzieś stały. Oczywiście ryzyko dla kryptowalut jest większe niż dla innych instrumentów, to też trzeba być tego świadomym. Tak jak często, jak jest krach i duże spadki na bitcoinie, zaraz pojawiają się informacje, iż bitcoin jest nic nie warty i bitcoin do zera. Dotychczasowo była to doskonała okazja do kupna, ale trzeba powiedzieć sobie prawdę, iż nie, nie możemy być pewni, iż tak nie będzie, ale tak właśnie jest. jest gdy jest aktywo ryzykowne, to, to właśnie wtedy też pojawia się moment do, do potencjalnych zysków. Tak, Jest to nowa klasa aktywów, ma dopiero dekadę, widzimy, iż się rozwija, i sądzę, iż warto ją dodać do swojego portfela inwestycyjnego z pełną świadomością, iż jest to aktywo ryzykownym. Jeśli tak, jeśli inwestować, to jak uzyskać ekspozycję? I tutaj takie powiedzenie, nieważne, ile zarobisz, ale ważne, ile zatrzymasz. I coś w tym jest. Niech tylko za przykład posłuży ostatni upadek największej giełdy nieregulowanej FTX. Jeśli chodzi o Binance, też zaczynamy się zastanawiać, czy Binance nie będzie następna. Oczywiście zawsze jest rekomendowane, abyśmy trzymali kryptowaluty na Ledgerze, ale czym jest Ledger do końca? To też jest zupełna nowość i nie jesteśmy w stanie być pewni, iż to wszystko jakby przetrwa próbę czasu. Ja chciałam też tutaj dodać dla państwa pomysł dywersyfikacji. Czyli Ledger, ok, fajnie, ale też można inwestować w krypto na tradycyjnej giełdzie właśnie za pośrednictwem etf ów Czyli jeśli na platformie wpiszemy Bitcoin, pierwsze ukazują się Forex, ale później mamy szereg ETF-ów na krypto, na Bitcoina. Bardzo popularnym funduszem, emitentem funduszy ETF, który się tylko specjalizuje w krypto jest emitent 21Shares. Posiada on bardzo wiele ETF-ów i tak można zdobyć ekspozycję na Bitcoina, Ethereum czy nawet na koszyk kryptowalut za pomocą jednego ETF-u. Gro tych ETF-ów jest notowane na giełdzie, na giełdzie w Szwajcarii. Ok, czyli takie podsumowanie, aktualna sytuacja. Jakby gotówka w banku y, są lepsze alternatywy dla gotówki banku chociażby y, bony skarbowe które w dolarach i w euro posiadają teraz bardzo atrakcyjne y, oprocentowanie jeśli chodzi o obligacje także po tak gwałtownych spadkach y, z zeszłego roku także oferują całkiem atrakcyjne y, wejście Obligacje generalnie stanowią bardzo często element portfela, a w tym momencie, po tak dużych spadkach zeszłego roku, ma to jeszcze większy sens. Metale szlachetne, to chyba nie muszę tutaj nikogo za bardzo przekonywać do metali szlachetnych, natomiast jeśli analizując cenę złota, znajduje się na szczytach i jest bardzo prawdopodobne, iż będzie kontynuować dalej trend wzrostowy. I kryptowaluty najmłodsza klasa aktywów z wszystkich wygląda na to, iż po prostu jesteśmy świadkami, iż powstaje nowa klasa aktywów i nie chcielibyśmy po prostu tego przeoczyć. Div Broker przygotował dla Państwa ofertę specjalną. Jeśli wejdą Państwo na Div Broker, naszą polską stronę i na końcu wpiszą Metalverse, to będą mieli Państwo dostęp do oferty specjalnej. Generalnie przy otwarciu konta i zasileniu konta, Minimalnie 10 tysięcy euro, oferujemy bonus 60 euro, oraz zapraszam równocześnie na część praktyczną tego, co tutaj mówię, jak poruszać się na platformie, jak znajdywać te wszystkie instrumenty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam także na mój kanał YouTube DIF Broker Polska, gdzie analizuję wtorki i czwartki na bieżąco giełdę, to co się dzieje na, na giełdach świata. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję.